Kolorowe łańcuszki na tej skarpetce są robione na trzy różne sposoby. Jedne są kompletnie czarne, czyli pamiętamy, że robimy czarnymi okrążenie prawych oczek, a potem kolejny rządek to są lewe oczka robione czerwonym i wtedy dostajemy czarny łańcuszek. Łańcuszki białe to łańcuszki, gdzie robimy sobie najpierw okrążenie prawymi oczkami na biało, a potem następne okrążenie czerwonym kolorem, lewe oczka i mamy łańcuszek białych oczek. Ale pojawiają się też na części powyżej kostki łańcuszki, w których na zmiany są robione białe i czarne oczka i na wszelki wypadek pokażemy, jak to wygląda. Mamy naszą skarpetkę. Białą nitkę już mam, ponieważ ona cały czas była, nie obcinałam jej, ponieważ tutaj ten kawałeczek jest bardzo krótki z przejścia z poprzedniego wzoru do następnego, mimo tego, że w międzyczasie powstała cała pięta. Potrzebny mi jeszcze kolor czarny. Będę teraz robiła, zgodnie z zasadą, okrążenie prawymi oczkami, robiąc na zmianę oczko czarne i oczko białe. Czarna nitka to jest nitka, która mi się pojawia, więc zostawiam sobie tutaj słuszny kawałek później, żeby ją zawiązać i schować. Biała nitka, czarna nitka, zaczynam od czarnej. Robię prawe oczko czarne. Zmieniam kolor. Białe. Czarne. Białe. Czarne. Białe. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, żeby mieć odpowiednie napięcie nitki między, ponieważ to jest tak, że jest oczko, kawałeczek nitki i po przerwie następne oczko. Jeżeli zaczniemy bardzo ściskać, to spowoduje to, że ta część skarpetki nam się ściągnie. Tego nie chcemy. Z drugiej strony, jeżeli te oczka będą zbyt luźne, to po pierwsze wyjdą nam niechlujne i nieestetyczne, czyli będą się różniły wielkością od pozostałych oczek skarpetki, ale po drugie, po tej stronie będą nam wisiały te kawałeczki włóczki. Dlatego dobrze jest sobie na spokojnie popróbować, jaki naciąg tej nitki jest najlepszy. Przy czym, wbrew pozorom, jeżeli kolor jest zmieniany przy każdym oczku, to tak naprawdę nie musimy bardzo uważać, że ściągniemy skarpetkę, bo takie normalne trzymanie nitki powoduje zazwyczaj, że robimy idealnie naciągnięte, dosyć ścisłe oczka bez żadnego problemu. Oczywiście w następnym rzędzie zrobię czerwoną nitką cały rządek lewych oczek i wtedy te kolorowe oczka zamienią mi się w taki łańcuszek.